Witam serdecznie, we wtorek, jesteśmy w Łałżbu teraz. Jak mówiłem w ostatnim odcinku, mam dzisiaj spotkanie, wizytę w sumie w przychodni. Chciałbym też podejść do informacji turystycznej, jest taka budka, i się zapytać, po ile są bilety, o jakich godzinach pociąg wyjeżdża. Jest taki parowy pociąg. Można sobie zrobić wycieczkę, godzinę się jedzie do jakiegoś miasteczka Landofen, czy jakoś tak. Są trzy wioski właśnie podobne z tą nazwą. Godzinę czasu tam sobie spędzisz w tej wiosce i potem godzinę z powrotem, czyli łączna wycieczka by trwała jakieś 3 godziny parowym pociągiem starym. Tu zaraz ten skręt będzie w lewo i będzie cały czas prosto do przychodni. Byłem w przychodni, naprawiłem receptę, niestety dużo nie zadziałało ze względu na to, że była jakaś nowa osoba, która nie miała jeszcze zbytnio doświadczenia. Mam inną wizytę potem z osobą, co się bardziej z cukrzycą zajmuje, to jest na 23. Kolejne spotkanie w przychodni, bardziej doświadczone do mojej potrzeby. 19 mam iść na badanie krwi. Niestety jeszcze informacji ze szpitala żadnych nie przyszło. To jeszcze potrwa kilka tygodni, niestety. A, przeszedłem stację gazową, dobra. No i po prostu wyszło jak wyszło. Jeszcze czekam na jakąkolwiek opiekę ze szpitala, bo no mają dużo czasu, żeby w ogóle to wysłać. Wiadomość wysłałem moim diabetologom ze szpitala 22, gdzie ja się znajduję i tak dalej. Jeszcze ta informacja nie przyszedła tutaj i mówili mi, że jeszcze kilka tygodni to będzie trwało. Jak tylko już będą mieć, to będzie telefon i jak będzie telefon, można się potem umówić na spotkanie ze szpitalem. No trochę kiepsko. No, dzisiaj jest drugi, no to niecałe 2-3 tygodnie jakoś tak i do przychodni. A teraz będę właśnie jeszcze do informacji turystycznej, bo najpierw do apteki pójdę, potem do informacji turystycznej i zapytam się, jak to wygląda z tym starym pociągiem parowym, ta wycieczka. Mała ciekawostka, ja chodzę z tym gimbalem, nagrywam, babcia mnie zatrzymuje na wózku i mówi: przepraszam, młody chłopcze, co to jest? No to ja mówię, to jest gimbal. Ona nie wie, co to jest. No to ja mówię, że jak nagrywam, czy zdjęcia robię, to stabilizuje mi ekran, bo strasznie dłonie mi się często, jak trzymam telefon. Ona się śmieje. No każdemu się dzisiaj ręce trzęsą. I przechodzę przez ulicę i włączam i ten gimbal tak przechodzi z tym telefonem, potem duszę guzik, telefon przechodzi o tak na bok. I ona się śmieje: o, ale to jest fajne.
fajnie. Byłem się pytać o wycieczkę pociągową, dostałem taką tabelkę, niestety biletów nie kupują. Ja muszę zobaczyć, czy z Lanfer w ogóle będę mógł wrócić do Wełszku z powrotem. I tak wszystkie bilety online trzeba kupić. Jest to wycieczka 8 mil w jedną stronę. No i też można porobić do innych wiosek, jeśli się nie mylę. Można sobie przeczytać, spauzować. Są tu też specjalne eventy na ten rok. Ekspresy, jakieś inne zabawy, klocki, piwa, inne pociągi jakieś stare, austriackie i tak dalej, i tak dalej. Tu są właśnie takie wycieczki. Welshpool do Lanfer. I jest tu cennik. 23 funty za jedną dorosłą osobę. Dzieci od 3 do 15 10. Małe rodziny 1A plus do 2C31. Duże rodziny 2A plus do 3C54. A dzieci poniżej osa. Dzieci poniżej 3 roku życia idą za darmo i można sobie online zabukować na stronie wllr.org.uk. Jeszcze wam tu pokażę, co tutaj jest. W zależności jaki bilet się kupi, widzicie, są różne kolory, to możecie zobaczyć różne rzeczy, co są jakieś inne. Możecie spauzować, przeczytać. Nie wiem, co jeszcze bym wybrał. Ja muszę teraz to wszystko na internecie zobaczyć, czy w ogóle bym się z tym wyrobił czasowo i czy w ogóle jest powrót do Wełszpu. Ja bym pomyślał, że tak, ale wiesz, różnie bywa. Bo czasami może być tak, że pojedziesz tam, a następnego dnia na przykład możesz wrócić tylko. A jeszcze pójdę do Tesco. Tesco się właśnie idzie tędy, tam jest parking. O, tam jest parking. Jest tu fajne przejście dla pieszych nad rzeką. Ale dzisiaj naprawdę jest wyjątkowo ciepły dzień. A tu są właśnie autobusy. Jakbyście chcieli zobaczyć mapy, planer podróży, czasy, rzeczy do zobaczenia i tak dalej, gdzie można rowerem jechać, to wszystko tu można zobaczyć. I tutaj jest nawet tablica, za ile jakie autobusy będą i dokąd jadą. A tu zatrzymuje się też National Express, który jedzie z Birmingham do Aberfan. Aberfan to też fajne małe miasteczko, głównie uniwersyteckie. Jest tam też plaża, ale fajne Suzuki Jimny srebrny. A przy Tesco jest właśnie ten sklepik z używanymi rzeczami, Hop House.
sobie może popatrzę, co tam jest. W drodze powrotnej może się też nawet zatrzymam do Funciaka, czyli Deals w Polsce. Zobaczę, co tam jest, może Pepko coś pochodzę. Zobaczymy. Ale przepięknie tu pachną rośliny dzisiaj. O, jest rzeka. Mam bardziej taki kanał zrobiony z rzeki. Tu są łódki, można sobie nawet zaparkować. Parkuje się samochód czy motor. A nie wiem, jak dock po polsku powiedzieć. A w ogóle po walizku policja jest hedu. A babi na weed to jest niemowlak. I tam jest właśnie Hop House, jest Specsavers, jest Cod Factory, czyli taki sklep z karteczkami urodzinowymi czy walentynkowymi, takie pierdoły. B&M, jest Tesco, Tesco ma swoje ciuchy FNF nawet. Dla kogo to interesuje, w Tesco kupiłem banany, jajka, coś na zupę. A la tajska zupa, tajsko-koreańska, takie coś. No, jajka, banany na omleta. W Funciaku kupiłem żel do mycia. I policja już się zmyła. Pracownicy już pracują normalnie. Zaraz za rogu, jak wyjdę, to wam pokażę. Czyli samochód się popsuł. Ktoś ma pecha. Albo udaje, bo nie ma gdzie zaparkować często. Przepraszam, że nagło cisza. Mogę przejść. I będziemy przechodzić właśnie tutaj, gdzie policja wszystko zablokowała. Mam nadzieję, że... Aha, jeszcze ciekawostkę. W Łeszpu są trzy apteki. Trzy apteki. Jedna jest właśnie Rowlands, do której ja idę, polecam. Jest jeszcze jedna, zapomniałem nazwy. I jest jedna... Właśnie tam w przychodni mają swoją własną aptekę też. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za oglądanie reklam od początku do końca. Naprawdę to dużo robi. Dziękuję za subskrypcje, lajki, komentarze, za miłe słowa, za motywację, wspieranie mnie w jakikolwiek sposób. Naprawdę jestem wdzięczny za to. Dziękuję bardzo wam, widzom i tak dalej. Do zobaczenia. W następnym odcinku. Pa, pa. Swój worek wziąłem. Morrisona.